Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale o Forzie Horizon 5. Wczoraj odbyły się aż dwa streamy, w których pokazano nam troszeczkę rzeczy związanych z Forzą Horizon 5, więc dzisiaj będzie zdecydowanie o czym sobie pogadać. Jeśli podobają wam się tego typu materiały, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. No i jeśli chcielibyście zobaczyć przedpremierowo Forzę Horizon 5 na moim kanale, to zostawiajcie oczywiście subskrypcję, ponieważ kontentu z tej najnowszej odsłony na moim kanale będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. No ale do rzeczy, skupmy się na tematach poruszanych na tych dwóch streamach. Na sam początek pokazano nam tuning wizualny, ponownie tuning wizualny, tym razem na przykładzie Jeepa Gladiatora, który był już w czwórce. Tutaj jak widzicie został nam ukazany mały fragment tego, jak ten samochód sobie będziemy mogli stuningować, po czym wjechała 911, którą na pewno kojarzycie z Forzy Motorsport 7. No i co ciekawe, będzie do tego auta można założyć body kit. Jest to o tyle ciekawa rzecz, że daje nam taką, słuchajcie, nadzieję na to, że do tych starych aut będzie można jakieś nowe rzeczy podokładać, że to nie będzie tylko tak, że nowe samochody będą posiadały nowy tuning wizualny, ale też starsze modele, które już znamy, też coś tam kosmetycznego będą tutaj w sobie miały. Ciekawostką jest też fakt, jak możecie zauważyć, że mamy coś takiego jak opony pod drift. Zakładam, że one będą miały po prostu mniejszą przyczepność, chociaż nie zostało nam to jeszcze potwierdzone. Natomiast te opony w tej części będą odgrywały, odnoszę wrażenie, duże znaczenie. Tak jak wcześniej wam już o tym wspominałem, takie opony pod offroad, jak będą założone, to nie dość, że będzie nam się chociażby zwykłymi autami po bezdrożach lepiej jeździło, ale one odgrywają na tyle dużą rolę, że nawet będziemy mieć jakby w kafelce z autem zaznaczone, że takie opony mamy założone, co wcześniej w poprzednich odsłonach było tylko w przypadku aut, które miały opony zimowe. Tak więc skoro opony offroadowe będą miały duże przełożenie na to, jak będzie nam się jeździło po offroadzie, chociażby superkarami, tak wydaje mi się, że te opony pod drift nie będą takimi oponami jak chociażby w Paybacku, żeby kompletnie nic nie dawały i nawet jeździło się na nich gorzej, tylko faktycznie będzie miało to przełożenie na po prostu latanie bokiem. Na tym samym modelu Porsche 911 został nam przedstawiony nowy edytor malowań, chociaż na dobrą sprawę to nie jest jakiś nowy edytor, zostało tutaj niewiele zmian wprowadzonych i też od razu wam powiem, być może nie jestem dobrą osobą tutaj, aby oceniać ten nowy panel, ponieważ tematu malować tylko liznąłem. Natomiast mam dwóch znajomych, którzy naprawdę spędzili w tym edytorze malowań w czwórce więcej, wydaje mi się, czasu niż grając w Forza Horizon, więc oni coś na ten temat mogą powiedzieć i właśnie powiedzieli się, że są po prostu zawiedzeni, że tak mało zmian zostało tutaj wprowadzonych, mimo gdzieś tam szumnych zapowiedzi wcześniej. Po pierwsze stwierdzili, że panel roboczy tutaj, który faktycznie jest może ładnie nam zobrazowany, to zasłania dosyć sporo przestrzeni roboczej i będzie przeszkadzał wiele razy. Dodatkowo pewnie nie będzie dużej ilości warstw, to raczej będzie taka sama ilość warstw, a większa ilość warstw na projekt przydałaby się zdecydowanie, bo to są sporo ograniczenia, które pewnie wynikają też dosyć mocno z ograniczeń konsol starej generacji. Nie będzie można oczywiście malować po szybach, na co wszyscy liczyli i czekali. No i też twórcy zapowiedzieli, że te naklejki będą teraz na konsolach najnowszej generacji i PC-tach w wyższej rozdzielczości. Natomiast chłopacy stwierdzili, że fajnie, że pokazali to na dużej grafice. Chcieliby zobaczyć, jak wyglądają grafiki mniejsze i sam potwierdzę wam, że na slotach często jak oglądam wasze projekty aut, to widać, że te małe naklejki są naprawdę tak rozpikselowane, że ciężko rozczytać, co tam jest. Chociażby nawet tablice rejestracyjne są już słabej rozdzielczości. Mówię o takich tablicach customowych, które się robi samemu. Ale tak więc szkoda, że nie pokazali tej wyższej rozdzielczości na przykładzie jakichś mniejszych naklejek. Ja temat tylko gdzieś tam liznąłem, tak więc gdzieś tam chcę przedstawić wam ten punkt widzenia z poziomu prosów, że tak powiem, bo tak mogę ich nazwać. Naprawdę robią cudowne projekty i mam nadzieję, że zobaczycie je w jakichś kolejnych odcinkach właśnie. Chciałbym talent chłopaków na swoim kanale wam pokazać, jak już wyjdzie Forza Horizon 5. Oczywiście też potwierdzili nam po raz kolejny twórcy, że malowania z Forzy Horizon 4 będzie można przenieść do piątki, tak więc jak macie jakieś fajne projekciki, to zdecydowanie będzie można sobie je do piątej odsłony przenieść bezproblemowo. Kolejna część streama była w dużej mierze poświęcona grom na placu zabaw. Możemy już na samym początku zobaczyć, że sesje będą maksymalnie dla 12 osób, a nie jak wcześniej plotki mówiły, że będzie aż 16 osób mogło bawić się w konwoju. Pierwsza zabawa to oczywiście zbieranie piniat, które już widzieliśmy na pokazie E3, chociaż teraz jak widzicie te piniaty wyglądają w tym trybie konkretnym troszeczkę inaczej i dodatkowo też możemy spotkać coś w rodzaju bomby z piniaty, która prawdopodobnie będzie nam odejmować
zdobywała punkty. No oczywiście zwycięża ta osoba, która tych piniat w określonym czasie zbierze jak najwięcej. Kolejna zabawa polega na wlatywaniu w tarczę, niczym w GTA Online. Im ktoś celniej trafi w środek pola, tym dostanie tych punktów więcej. No jak widzicie, auta o małej mocy mają problem w ogóle, żeby do tego pola doskoczyć, więc trzeba zdecydowanie tutaj dobrze pomyśleć nad jakimś autem, które do tego trybu sobie dobierzemy. Mi osobiście najbardziej spodobał się tryb, w którym musimy wykonywać różnego rodzaju wyzwania. Każdy w sesji dostaje takie same wyzwania w tym samym czasie. Mi ten tryb osobiście przypomina dosyć mocno tryb z mojej ukochanej gry, jaką jest Burnout Paradise. Tam musieliśmy wszyscy wykonać zadanie, żeby nam to zaliczyło. Poznaliśmy też szczegóły dotyczące prezentowania komuś auta. Niestety nie będzie to wyglądało jak wszyscy myśleliśmy, czyli nie będzie można podarować auta naszemu znajomemu. A do dyspozycji, jak widzicie, będziemy mieli tylko kilka opcji. Na przykład możemy podarować to losowej osobie albo komuś, kto dopiero zaczyna grę. Ze względu na to, że gracze mogliby w ten sposób sprzedawać auta z gry za prawdziwe pieniądze, twórcy po prostu nie chcą, aby bezpośrednio komuś można było te limitowane czy też jakieś fajne, wypasione auta drogie podarowywać, tak? Więc troszeczkę pod tym względem się zawiodłem, natomiast fajnie jest to przemyślane, aby nie psuć ekonomii. Chociaż szczerze powiedziawszy, boję się, że ten dosyć fajny, zacny pomysł, żeby podarować nowym graczom chociażby auta na start, żeby im się lepiej grało, skończy się tak, że będzie wysyp na pecetach cheaterów, którzy będą po prostu zrzucali nam z nieba te auty w nieskończoność i mimo wszystko zaburzy to ekonomię w grze. Natomiast doskonale pewnie wiecie, jeśli mnie oglądacie, ja jestem w wielu kwestiach dosyć dużym pesymistą, tak więc mam nadzieję, że tak to wszystko nie będzie wyglądało. Dużo materiału zostało też zaprezentowanych z trybu Eliminator, który, jak to twórcy mówią, jest najpopularniejszym trybem online w Forzie Horizon 4. Nie dziwię się, sam ten tryb bardzo lubię, jest fajną odskocznią od takich zwykłych rozgrywek, które mają miejsce w Forzie Horizon 4. Zobaczymy go oczywiście też w piątce, no ale tym razem nie będziemy na starcie jeździli miniaczem, który jest bardzo kojarzony z tym trybem, tylko tym razem będzie to garbus, który bardzo mocno kojarzy się z Meksykiem. Tak więc właśnie twórcy zdecydowali się na wybranie tego konkretnego modelu. Podczas tej prezentacji mogliśmy też zobaczyć duży fragment miasta. Jest ono klimatyczne. Myślę, że tutaj będzie można nie tylko sobie fajnie pośmigać po tych uliczkach, ale też porobić jakieś fajne fotki. Osobiście mam też nadzieję, że dzięki temu, że mapka będzie większa, to ten tryb eliminatora będzie stanowił troszkę większe wyzwanie i mety będą przede wszystkim pojawiały się w bardziej różnorodnych miejscach, bo ten aktualny też mam tak rozgryziony, że praktycznie każdy wyścig, każde wyzwanie kończę na podium, a co drugi praktycznie wygrywam, tak więc tutaj chciałbym, żeby było troszeczkę ciężej. No i to by było, moi drodzy, tyle, jeśli chodzi o te najciekawsze rzeczy, które zostały przedstawione na tych prezentacjach. Jeśli wychwyciliście jakieś szczególiki, jak na przykład na sekundę pojawiła się Mazda RX-7, która potwierdziła, że Mazda będzie w Forzie, bo wiele potek mówiło, że może Mazda zabraknąć, to oczywiście piszcie komentarze, dzielcie się swoimi opiniami, co o tym wszystkim sądzicie. No i stawiajcie łapki w górę, jeśli tego typu materiały wam się podobają. No i subskrybujcie kanał, bo Forzy Horizon 5 na tym kanale będzie przez najbliższe miesiące naprawdę sporo. Tak więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A na teraz to by było tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!